chciałem rozpocząć od gratulacji dla drużyny za to zwycięstwo i też podziękowań za ten mecz, podziękowań dla naszych kibiców za ich obecność, za ich wsparcie. Nie wiem, czy nie mieli tu dalej niż na niektóre potyczki nasze europejskie, faktycznie kawał drogi między Lubinem a Białymstokiem. Na pewno bardzo się cieszymy, jeżeli chodzi o to zwycięstwo, bo to jest kolejne zwycięstwo, które osiągnięte na wyjeździe, na pewno bardzo cenne i biorąc pod uwagę to, co przed nami i to, że też cały czas nie mamy wszystkich zawodników do dyspozycji i to ważne, że w takich sytuacjach, w okolicznościach punktujemy w trudnych spotkaniach, bo to jest duży kapitał do tego, co jest dalej przed nami, bo przed nami naprawdę sporo spotkań, już czwarte kolejne u siebie w lidze konferencji. Na pewno jeżeli chodzi o samo spotkanie, to powiem, że mieliśmy bardzo jakościowe akcje związane z tym, jak byliśmy pod bramką Zagłębia, bo to też nie jest tak, że ten mecz wyglądał, że torpedowaliśmy tą bramkę i stwarzaliśmy sytuację za sytuacją, ale na pewno jak już pod tą bramką byliśmy, to potrafiliśmy być bardzo jakościowi i bardzo skuteczni i wykorzystywaliśmy swoje szanse. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie przy takim wyniku musimy być czujni, musimy być skoncentrowani, bo jedna bramka może naprawdę zmienić wszystko. Dało nam się strzelić bramkę na 3-0 i to w pewnym momencie uspokoiło mecz, ale Zagłębie poprzez tą bramkę na 3-1 na pewno jakąś nadzieję wlało w swoje głowy, że może jeszcze doprowadzić do wyrównania czy odwrócić ten mecz. Myślę, że po tej bramce na 3-1 zarządzaliśmy nieźle meczem i skutecznie ten wynik doprowadziliśmy do końca. Coś, co na pewno, o czym będziemy musieli porozmawiać i przeanalizować, to wydaje mi się, że dopuściliśmy trochę do zbyt dużej liczby strzałów na bramkę. Nie wiem dokładnie, jak wyglądają te statystyki, ale przynajmniej tak wizualnie po meczu wydaje mi się, że zbyt często Zagłębie dochodziło do pozycji strzeleckich. Może to nie były bardzo klarowne sytuacje w wielu okazjach, ale jednak były. Więc na pewno pochylimy się w analizie nad tym i będziemy chcieli się poprawić tak, żeby to wyeliminować. Jeszcze raz dziękuję drużynie, bo na pewno bardzo się cieszymy. To jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Tam wizowany był Fadiga w pierwszym składzie. I pytanie, dlaczego nie wszedł ostatecznie, a gdyby wszedł, to na jakiej pozycji pan go tam planował na to spotkanie? No był wywiad przedmeczowy na ściance i tam już się zdradziłem, więc gdybym tam tego nie powiedział, to mógłbym teraz trochę zagrać. Ale skoro już tam powiedziałem, to będę konsekwentny i Lamin miał dzisiaj zagrać na prawym skrzydle. Taka była koncepcja przed meczem, ale niestety na rozgrzewce doznał urazu, który uniemożliwił mu rozpoczęcie tego spotkania. Też nie chcieliśmy ryzykować raz, że pogłębienia urazu, dwa, że też tracić zmianę na początku spotkania, więc podjęliśmy decyzję, że po prostu nie zagra. Co do szczegółów, jaki to jest uraz, co to tam jest, to no, oczywiście z wiadomych przyczyn jesteśmy bezpośrednio po meczu i jeszcze nie jestem w stanie nic na ten temat więcej powiedzieć. A to nie jest głowa? Nie. To jest... Nie głowa. Proszę. Dziękuję bardzo. Chcę zapytać o bohatera tego biletu, Jesusa Limaza. Będzie pan miał ból głowy przed tymi kolejnymi meczami najbliższym też w europejskich pucharach. Jak przełożyć tego jakość ligową na poziom europejski? Po meczu w Kopenhadze pewnie można było mieć takie poczucie, że na ligę wystarcza, na puchary nie. I teraz nastąpi też kolejne zdanie. Odważna teza. Tak, ale strzec w przerwie, bo to była zmiana taktyczna, planowana. To nie była zmiana spowodowana tym, że Jesus grał słabo.
tylko to była zmiana spowodowana tym, że już przed meczem wiedziałem, że razem z Tarasem zagrałem po 45 minut, więc nawet jakby Jesus strzelił w Kopenhadze na parken do przerwy trzy bramki, to i tak by zszedł. Po prostu tak, takie było założenie. Myślę, że to jest na tyle doświadczony piłkarz, świadomy siebie, swojej jakości i on najlepiej wie, co potrzeba jemu, żeby być w dobrej dyspozycji, żeby ją utrzymać. Ja oczywiście jako trener go wspieram, wspomagam, rozmawiamy, ale jestem tutaj spokojny o to, że on jest w stanie utrzymać swoją dyspozycję w każdym meczu. Oczywiście nie jest to proste, bo jak Państwo wiedzą już dobrze, chyba to był 19 mecz już dzisiaj nasz i tak naprawdę jesteśmy już po rundzie w zeszłym roku, bo tam były dwa mecze z rundy wiosennej, nie liczę tych pucharowych, no to powiedzmy, jeżeli chodzi o samą Ekstraklasę, to jest 19 już spotkań, a w Ekstraklasie to jest dopiero 12 kolejka, więc to też wszystko trzeba brać pod uwagę, ale cieszę się, że dzisiaj w dwóch ostatnich meczach tak naprawdę ligowych Jesus strzela 3 gole, to naprawdę jest budujące i cieszę się, bo on naprawdę bardzo ciężko pracuje na to, żeby w jak najlepszej dyspozycji pomagać drużynie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za pierwszą część konferencji. Dziękuję bardzo.